Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. A dzisiaj będziemy testowali kartę graficzną za 100. A w sumie to dwie karty graficzne za 100. Jakiś czas temu nagrałem materiał, w którym to właśnie testowałem kartę graficzną za 5 dych, a w sumie to nawet 3. No i oczywiście tam pisaliście, żeby przetestować kolejne karty graficzne w progu za 100 zł. I powiem wam, znalezienie całkiem rozsądnych kart za 100 zł wcale nie było takie proste. I paradoksalnie sporo propozycji, które ostatnio pokazałem wam za 50 zł, można również znaleźć za 100, więc musiałem się naprawdę dość sporo nagimnastykować, żeby znaleźć jakieś sensowne propozycje, które byłyby inne w cenie za 100, ale tak da się. Tak więc po raz kolejny pomyślałem, że fajnie będzie, jak weźmiemy sobie GeForce'a i Radeona w tej cenie i zobaczymy, co lepiej się spisze. Tak więc jeżeli chodzi o kartę od NVIDII, to mamy tutaj NVIDIA GeForce GTS 450. Jest to karta w ładnym wydaniu od Gainwarda z takim eleganckim czerwonym wentylatorem. Sama karcioszka bazuje na architekturze Fermi, debiutowała w 2010 roku. Jednak co interesujące, to na tyle znajdziemy HDMI, co znacząco ułatwi nam wyplucie obrazu na nowe monitory, ale znajdziemy tutaj także VGA czy DVI. Do zasilania karcioszka potrzebuje 6-pinowego złącza zasilającego, korzysta karta z PCI Express 2.0 i ma 1 giga VRAM-u na kościach GDDR5. Jeżeli chodzi o Radeona, to mamy tutaj kartę AMD Radeon HD 5770 w takim wydaniu od vendora HIS albo SIH. Nie no, chyba HIS. Patrzcie, tak jest HIS, tak jest SIH. Karta miała premierę w 2009 roku, bazuje jeszcze na architekturze TerraScale 2, natomiast jeżeli chodzi o złącza, to jest dużo lepiej, bo mamy tutaj HDMI, ale także DisplayPorta i dwa porty DVI. Podobnie jak GeForce, nasz Radeon wymaga 6-pinowego złącza zasilającego, też korzysta z PCI Express 2.0 i też posiada 1 giga VRAM-u na kościach GDDR5. Co istotne z punktu widzenia tego filmu, obydwie te karty wspierają DirectX 11. I to też było dla mnie kryterium w momencie, gdy szukałem różnych kart graficznych, bo jak widzieliście po filmie z kartami za 5 dych, to wcale nie jest taka oczywista rzecz, a jednak bardzo dużo gier współczesnych, e-sportowych korzysta właśnie z DX-a 11. No i jak te karty sobie radzą? Zanim przejdziemy do tego, zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakich części użyłem do przeprowadzenia tych testów. Wiem, że tutaj mamy bardzo mocny procesor, ale chodzi o to, żeby nie ograniczać kart. A do jakich procków można te karty kupić, to jeszcze powiem wam pod koniec tego filmu. Tak, więc mamy tutaj karty graficzne za 100. No, jest to sporo mniej niż kupowanie nowych różnych kart graficznych, które mogą kosztować naprawdę bardzo dużo. Jak coś, link do nowych kart graficznych znajdziecie w opisie. Zacznijmy sobie od karty NVIDIA, czyli GTS-a 450. Jeżeli chodzi o sterowniki, to mamy tutaj drivery 391, które są z roku 2018, także no, są już trochę nieaktualne. Jednakże działają bez problemu i instalują się pod Windowsem 11 bez najmniejszego problemu. Działanie gier? Również całkiem obiecujący start. League of Legends na ustawieniach najwyższych na rozdzielczości Full HD, elegancko, okolice 150 klatek średnio. No to jest wynik, który naprawdę jest satysfakcjonujący i myślę, że bez większego problemu spokojnie w LoL'a można by było sobie pograć. Z Valorantem miałem nieco problemów i to nie jest wina karty graficznej, a bardziej Windowsa 11. Przez to, że te karty graficzne są dość stare, one wymagają działania komputera w trybie legacy, czyli nie jesteśmy w stanie wymusić secure boota właśnie na tych kartach graficznych z ich użyciem, dlatego po prostu Vanguard nie pozwalał mi zalogować się do Valoranta. Szkoda. Ale Minecraft uruchomił się bez problemu. W mojej lokacji testowej, gdzie mamy render distance na 12 i resztę ustawień na domyślne, proszę bardzo, Minecraft wyciąga okolice 140 klatek na sekundę średnio, 1% low na poziomie 120, także Minecrafta również spokojnie można by pograć. Fortnite'em wcale nie było tak różowo i w pierwszej chwili, gdy uruchomiłem właśnie tą grę, to modele wyglądały jak żywcem wyjęte z jakiejś gry na PlayStation 1. Na szczęście, gdy przeszedłem do ustawień i uruchomiłem tryb super wydajności Fortnite'a, no to wszystko zaczęło wyglądać po restarcie sporo lepiej. I w momencie, gdy wrzucamy się do gry, no to jesteśmy w stanie na tym właśnie trybie wyciągnąć okolice 69 klatek w Fortnite'cie, gdy rzeczywiście akcja dzieje się dość intensywna.
Okej, są spadki tu i tam, ale koniec końców myślę, że jeżeli ktoś byłby zdeterminowany, Fortnite'a spokojnie mógłby sobie na takiej karcioszce pograć. Sytuacja wcale nie wygląda tak różowo, gdy przejdziemy sobie do CSGO. Pomimo, że jest to gra, która bazuje jeszcze na DirectX 9, to ona niestety miała problem ze sporymi spadkami. I o ile wartości średnie na poziomie 82 są bardzo w porządku, tak wartości 1% low na poziomie 29 powinny nam tutaj sygnalizować, że karta momentami może nie domagać. Ale hej, myślę, że dla chcącego pograć w CS-a byłoby to również do zrobienia. Nie do zrobienia z kolei byłoby uruchomienie Apex Legends, bo tutaj na rozdzielczości 720p mamy maksymalnie 21 klatek na sekundę średnio. No co jak co, ale raczej Apexa nie dałoby się tutaj w żaden sposób odratować, no i nie byłoby to specjalnie grywalne doświadczenie. No tak, GTA 5 to dalej mega, mega popularna gra. Co za tym idzie, na ustawieniach najniższych w rozdzielczości Full HD wyciągamy na GTS-ie 450 okolice 51 klatek na sekundę średnio, 38 1% low i to jest całkiem obiecujący wynik. Myślę, że w GTA 5 czy nawet GTA Online powinno się dać grać bez problemu. Okej, może nie na jakimś super klatkarzu, ale byłoby to do zrobienia. No i pomyślałem, że odpalimy też Wiedźmina 3, żeby zobaczyć, jak prezentują się nieco bardziej wymagające tytuły pod DX11. Cóż, na rozdzielczości 720p w nowej gracie wyciągamy okolice 24 klatek na sekundę średnio, 17 1% low. No, wygląda to już troszeczkę słabo, no i działa również niezbyt rozpieszczająco. Próbowałem uruchomić jeszcze inne gry. Cyberpunk 2077, co nie jest niespodzianką, nie uruchomił się. Forza Horizon 5, w momencie, gdy chciałem ją uruchomić, po prostu od razu się crashowała. Ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że Red Dead Redemption 2 jakimś cudem się odpaliło. I kurczę, no cóż, wygląda to tragicznie, działa jeszcze gorzej, ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ta gra będzie w ogóle w stanie się uruchomić na tej karcie graficznej. A tutaj proszę, niespodzianka. No i dobra, przechodzimy do Radeona. Co potrafi nasz Radeon? W pierwszej kolejności pomyślałem, że zainstalujemy nieoficjalne sterowniki, ale najpierw po kolei. Użyjmy tych, które z automatu dostarcza nam Windows. Są to sterowniki, które są mniej więcej z 2015, z 2016 roku. Mamy tutaj do wyboru Crimson 16 Beta albo jeszcze starszą wersję 15. League of Legends na Radeonie działa spoko, jednakże problemem jest to, że nie możemy tutaj wymusić pełnego ekranu. I swoją drogą to będzie pewien motyw przewodni tej karty, ale okej. W trybie ekranowym działa to naprawdę bardzo dobrze. 164 klatki na sekundę średnia. Wynik nieco lepszy niż w przypadku GeForce'a. W momencie, gdy wrzucimy sobie grę w tryb pełnego ekranu bez ramek, to z jakiegoś powodu klatkarz lokuje się na 60. Okej. Z Valorantem taka sama przypadłość jak w przypadku GTS-a. Nie jesteśmy w stanie wymusić Secure Boota. Minecraft na Radeonie działa bez najmniejszego problemu. W mojej lokacji testowej wyciąga okolice 149 klatek na sekundę średnio. Nieco niższe wartości 1% low niż w przypadku GTS-a, ale na jednej i drugiej karcie Minecraft śmiga aż miło. Fortnite z kolei to jest naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. W trybie okienkowym bez ramek Fortnite na Radeonie wyciąga 113 FPS-ów średnio i wartości 1% low na poziomie 59. No jest to wynik o wiele, wiele lepszy niż to, co pokazał nam GTS 450. Co jak co, ale na takiej ilości klatek w Fortnite'a można by grać bez najmniejszego problemu. No, może wizualnie nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale przynajmniej klatek na sekundę jest dużo. CSGO także działa sporo lepiej na Radeonie niż na GTS-ie 450. Wyciągamy tutaj okolice 110 klatek na sekundę średnio, 1% low na poziomie 54. Tak więc nie mamy tutaj aż tak agresywnych spadków FPS-ów jak w przypadku omawianej karty Nvidia. No i myślę, że CS byłby bez problemu grywalny na tej karcioszce. Tak, im dalej w las, tym więcej problemów się zaczyna tworzyć. Apex w ogóle nie chciał się uruchomić na tej karcie. GTA 5 to jest kolejna gra, która ma problemy i nie chce odpalić się w trybie pełnego ekranu. GTA 5 na tym takim naszym śmiesznym trybie ekranowym wyciąga okolice 40 FPS-ów, czyli jest to nieco gorzej niż w przypadku GTS-a. Jednak do GTA 5 jeszcze sobie wrócimy za chwilkę. Wiedźmin 3
wypada nieco lepiej, chociaż po raz kolejny musimy go ogrywać w trybie okienkowym. 30 FPS-ów średnio, 21% low, więc jest to nieco lepszy wynik niż GTS 450. Ale na początku testów Radeona wspomniałem o tym, że możemy zainstalować nieoficjalne sterowniki. I tak, na forum Guru 3D jesteśmy w stanie znaleźć sterowniki, które nazywają się Amernime. Mniejsza z tym, jak to się wypowiada. Są nieoficjalne sterowniki dla różnych generacji Radeonów. I kurczę, naprawdę bardzo sporo liczyłem na pomoc tych nieoficjalnych sterowników. Myślałem, że może chociaż te dziwne problemy z pełnym ekranem uda się rozwiązać. Muszę jednak Wam powiedzieć, że sama instalacja tych sterowników jest dość skomplikowana, a także instalacja nieoficjalnych sterowników to czasami może nie być specjalnie dobry pomysł, jeżeli gracie w gry, które wymagają anti-cheata. Mi nic złego z komputerem się nie stało po zainstalowaniu tych driverów, ale muszę Was ostrzec, że wszelkiej maści nieoficjalne sterowniki to jest troszeczkę ryzyko bezpieczeństwa, więc robicie to na własną odpowiedzialność jak coś. Ogólnie z instalacją tych driverów miałem trochę jaja. Za pierwszym podejściem mi się to nie udało, dopiero po którejś próbie instalacja sterownika wskoczyła. No i mamy całkiem aktualny sterownik Adrenalin. Wow, okej, to robi wrażenie, ale z jakiegoś totalnie niezrozumiałego dla mnie powodu nasza karta graficzna jest teraz widziana przez Windowsa jako Radeon HD 6770. Darmowy upgrade, czy co? No dobra, mniejsza z tym, jak widziana jest karta. Czy działa? Tak, działa bez najmniejszego problemu. Znaczy, z takimi samymi problemami jak wcześniej. Bo różnice, jeżeli są, to moim zdaniem są zupełnie marginalne. Przeprowadzałem testy, ale wyniki w każdej grze są praktycznie identiko. Dalej mamy problemy z pełnym ekranem, które nie uległy poprawie. Na GTA okazało się, że jest jeszcze gorzej, bo teraz mamy mniejsze okienko. Forza Horizon, co ciekawe, odpaliła do menu i troszeczkę mnie to napawało optymizmem. Mówię, kurczę, może rzeczywiście coś te drivery podziałają, no ale Forza po prostu się po jakimś czasie skraszowała. Cyberpunk też trochę zrobił mi nadzieję, ale no na co ja tutaj liczyłem, skraszował się chwilę potem. Więc nieoficjalne drivery do kart AMD są, działają, instalują się czasami po kilku próbach, natomiast realna korzyść w przypadku tej konkretnej karty powiedziałbym, że jest marginalna. Ja nie zauważyłem praktycznie żadnych różnic na plus w działaniu. Co nie znaczy, że w przypadku innych modeli kart AMD jesteśmy w stanie zauważyć tam trochę benefitów. No i patrząc na te dwie karty, która jest lepsza? Patrząc na surową moc, która oferuje, to zdecydowanie w tytułach, które przetestowaliśmy dzisiaj, dużo lepiej wypada Radeon w cenie 100 zł. Jednakże musimy pamiętać o tym, że w przypadku Radeona mieliśmy też problemy z driverami, tak? Więc może być to spoko opcja, jeżeli ktoś z Was na przykład chciałby korzystać z Windowsa 7, okej, wtedy Radeon całkiem spoko. Na Windowsie 10 raczej będziemy mieli podobne problemy jak na 11. Natomiast w przypadku GTS-a 450 właśnie sam fakt, że drivery są lepiej dopracowane, że nie miałem z nimi żadnych problemów, praktycznie każda gra, którą wrzuciliśmy na tą kartę się odpalała, nie było żadnych dziwnych problemów, no czego niestety nie mogę powiedzieć o Radeonie. Więc jeżeli ktoś z Was zastanawiałby się pomiędzy tymi dwoma kartami, to okej, wydajność na przykład w takim Fortnite jest dużo lepsza na Radeonie, no ale GeForce ma troszeczkę lepsze drivery w mojej opinii. Więc ogólnie dość ciężka sprawa, ale muszę przyznać, że kwota 100 zł, jeżeli dobrze poszukacie podobnego rodzaju karty, to te karty są już naprawdę całkiem nieźle użyteczne. Każda z tych kart ma przykładowo HDMI, więc bez problemu podłączycie to do współczesnego monitora. I jeżeli gracie we sportówki takie jak CS, LOL, Fortnite, Valorant, to come on! Taka karta za 100 spokojnie Wam wystarczy i będziecie w stanie uruchomić tę grę na przyzwoitych ustawieniach i na pewno cieszyć się faktycznym graniem. No tak, ale została nam jeszcze kwestia, do jakich procesorów można brać tego rodzaju karty. Moim zdaniem, jeżeli ktoś z Was ma jakiegoś Core Quada, jeżeli macie jakiegoś Athlona czterordzeniowego, jeżeli macie Phenoma pierwszej i drugiej generacji, również czterordzeniowe, myślę, że takie karty będą ok. Jeżeli macie jakąś na przykład i trójkę drugiej generacji, całkiem spoko, myślę, to mogą być również karcioszki. Do Core Duo myślę, że te karty paradoksalnie mogą być troszeczkę za mocne, czyli jeżeli macie tam jakiegoś Athlona 64 dwurdzeniowego, to myślę, że możecie mieć po prostu wąskie gardło w postaci samego procesora. Tyle w tym filmie, dajcie znać, którą kartę obstawialiście i w jakim kolejnym budżecie mam znaleźć dla Was karty graficzne używane.
dajcie znać w komentarzach i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Pa, już.